Ja się miałam ciebie pytać, co jadłaś dzisiaj na śniadanie? To co zawsze. Czyli? Warzywka. A nie sobie konsumowałaś żadnych treści? Tak. No. Tak. Triki. Tak, czytam teraz taką książkę o nowej biologii, tak się to nazywa. Aha. Czyli o tym, jak fizyka kwantowa wpływa na poziom komórkowy. Epigenetyka. Aha. Okej. Czytałam coś o tym ostatnio. Ja na nią trafiłam dzień przed kwarantanną, jak poszłam po lekarstwa do sklepu z ziołami. I tam mają też taką biblioteczkę. Pan ma taką biblioteczkę z książkami typu Potęga teraźniejszości, Rozmowy z Bogiem itd. itd. Ale tam ma też medyczne książki, najróżniejsze. I właśnie stała ta książka do profesora Liptona autorstwa. Nie pamiętam, jak jest to biologia coś tam. Biologia szczęścia albo coś takiego. I stwierdziłam, okej, tytuł mi się podoba, okładka mi się podoba. Zobaczymy, co w niej jest, biorę. Aha, podobno nie można oceniać książki po okładce. Podobno nie, ale ja akurat stwierdziłam, że YOLO w tym wypadku podoba mi się. Wszystko, co widzę, wszystko, co przeczytałam na pierwszej i na ostatniej stronie. Tym bardziej, że zachęciła, że właśnie jest książką traktującą o epigenetyce, która mnie obecnie interesuje. Chociażby z tego względu, że ja wierzę bardzo mocno w to, że środowisko zewnętrzne, w którym żyjemy i to, w jaki sposób my karmimy swój mózg i w ogóle treści, jakie, czyli to, co się zapytałaś, bardzo, bardzo mocno wpływa na to, jaki jest stan naszych komórek, czyli tak idąc dalej, jaki jest stan naszego zdrowia. Tak, ale wiesz co, jak zaczęłaś o tym mówić, przypomniał mi się taki przypadek, lekarza, podlinkuję tutaj, bo to jest wykład z TEDxa, w którym on opowiadał taką historię, gdzie zgłosił się do niego znajomy, który poprosił go o to, żeby opisał skany mózgu i jakie są różnice między różnymi osobami, które były właśnie na tym skanie pokazane. No i się okazało, że to są skany mózgu, które wszystkie wykazują pewne zniekształcenia na korze czołowej, czyli tej części, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie społeczne i za rozumienie tego, że funkcjonujesz wśród ludzi, za empatię i tak dalej, tutaj i przy skroniach. No i w ogóle zobaczył, że rzeczywiście jest jakaś różnica i mu wtedy ten znajomy, który do niego przed tymi zdjęciami powiedział mu, że to są skany osób, które są psychopatami i są to są skany osób, które już są osadzone w więzieniu, czyli wszyscy tacy psychopatyczni mordercy. Natomiast jego matka zwróciła mu uwagę, że to jest bardzo ciekawe, że on się tym zajmuje, ponieważ on chyba nie zna swojej historii. Okazało się, że on jest którymś pokoleniem niejakiej Lizzie Borden, czyli takiej bardzo znanej postaci w Stanach, która zamordowała z dosyć dużym okrucieństwem swojego ojca i macochę. Nawet kiedyś jakiś serial był z Christiną Ricci, jeśli dobrze pamiętam, i on zeskanował swój mózg i okazało się, że on też ma te zmiany. O. On wysnuł taką tezę, że tak naprawdę budowa ciała, komórki, mózgu i tak dalej, to jest jedno, natomiast największy wpływ na to, co się w tobie wykształci, ma tak naprawdę środowisko i wychowanie. I on dokładnie mówi, tak, że on był wychowany w takim środowisku, które było takie bardzo kochające i wspierające, w związku z czym jego ta patologiczny rys, który wykazuje się w budowie jego mózgu, jest
bardzo mocno stępiony, znaczy on wie, że on je ma, bo na przykład ma trudności z tym, żeby przegrać i zawsze musi wygrać i nie daje nikomu pozwolić, żeby ktoś inny wygrał, czy że lubi się kłócić. Natomiast jakby skala tych zachowań jest o wiele, wiele mniejsza niż w stosunku do osób, które na przykład, którym środowisko nie dawało tej bezwarunkowej miłości i takiego wsparcia i takich warunków, które pozwalałyby na rozwój tych takich cech, które rozumieją, że jesteś wśród społeczeństwa. No i to jest jakby jedna z rzeczy, która ci pokazuje, że no my mocno przeceniamy tak naprawdę znaczenie biologii. W sensie, ja nie mówię, że jej nie ma, natomiast my o wiele bardziej zwracamy uwagę na to, że no, bo ja mam to w genach, bo ja mam to coś tam, podczas kiedy no jednak o wiele większy wpływ jest z tego, na co ty jesteś wystawiany codziennie, na zachowania, które obserwujesz i tak dalej. Więc fajnie by było, gdybyśmy w końcu skumali, że o wiele większy wpływ ma na nas to, jakie my decyzje podejmujemy codziennie, znaczy, jakimi treści my się karmimy, a nie to, że no bo ja mam tak w genach, no sorry nie. Znaczy, no sorry nie, tylko tak niestety tradycyjna biologia bazująca na newtonowskim podejściu liniowym, czyli że z A bierze się B, C bierze się z B, D bierze się z C, E bierze się z D i tak dalej, ale żadne wcześniej nie ma wpływu na to, co jest dalej. I nawzajem. I w zasadzie wszystko to, o czym mówi wschodnia filozofia, no to właśnie wskazuje na to, że to środowisko jest bardzo mocno przede wszystkim wpływające na to, co się dzieje w komórce. A teraz bym to mogła wytłumaczyć totalnie z naukowym językiem, bez najmniejszego problemu, bo ta książka jest po prostu genialna pod tym kątem i teraz... Co? Aż tak głośno krzyczą, ja Jezu. No. Teraz jakby rozumiem dokładnie biochemiczno-fizyczne mechanizmy działania tego i dlaczego i jak środowisko wpływa. Tym bardziej jakby ja to zawsze intuicyjnie wiedziałam i też wiem po sobie, że po prostu to, czym karmisz po prostu swoją głowę, swój mózg, jest bardzo mocno wpływające na to, jak się rozwijasz, jak się zachowujesz, jakie masz poczucie siebie i tak dalej. Samo poczucie w ogóle, nie? Taki mindset, w którym wstajesz na co dzień. No. Tak, i na co zwracasz uwagę, albo czemu oddajesz swoją energię, bo to jest jednak mimo wszystko kluczowe. I tak sobie myślę, że dzisiaj, w momencie, kiedy jesteśmy zamknięci w domu, niby w takich trochę ograniczonych możliwościach, ale mówię trochę, bo jednak to zależy też znowu od naszego podejścia, jak to będziemy odczytywać, no to jest moim zdaniem chyba kluczowe, żeby nie wpaść w ten taki strach, panikę, że w ogóle strach i panikę narastającą i też w te takie fake newsy, które to napędzają. No albo takie newsy oparte na strachu, nie? Że, no właśnie, że jakby... to są one, no. No, w sensie, bo fake news to jest taki news, który nie jest prawdą, natomiast te, które się opierają na strachu, że na przykład skupiają uwagę tylko i wyłącznie na tym, że teraz tyle osób umarło i w ogóle i 27-latka umarła na koronawirusa, chociaż umarła na sepsę i tak dalej, to jest takie podsycanie paniki. Tak. I wiesz, jeżeli ty nie masz ustawionego filtra na to, żeby nie oglądać tych treści codziennie po kilkadziesiąt nawet razy, no bo przecież nie masz nic za bardzo innego do roboty, no to jakby ty się karmisz tym strachem, który jest w tobie wzbudzany tak naprawdę. Tak. Więc to ma ogromny wpływ tak naprawdę na to, w jaki sposób się czujesz dzisiaj, gdzie mija 11, w tym momencie, kiedy nagrywamy, mija 11 dzień kwarantanny, więc to już jest naprawdę długo, kiedy my jesteśmy w izolacji i to jest naprawdę najlepszy moment na to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że może warto byłoby przedsięwziąć pewne środki, które pozwolą nam czymś zupełnie innym karmić siebie. Ja wiem, że jakby wszyscy kupowaliśmy masowo makarony, bo to jest przecież takie super jedzenie, natomiast no nie możesz jeść 7 dni w tygodniu czy 14 z samego makaronu, musisz coś zróżnicować. Możesz. I tak samo jest treść. No tak, możesz. Fakt. Natomiast fajnie, żebyś się tym nie, za przeproszeniem, wyżygał, tak? No bo jeżeli będziesz jeść makaron z samym keczupem, znam takie przypadki, które jadły tak 3 miesiące, bo zbierały na samochód, ale to jest tak zwana inna sytuacja. Natomiast jednak może warto byłoby spróbować coś poporządkować ze swoimi socialami, tak? Że nie, że pierwsze co wchodzę to na TVN24 albo na inne portale, albo na to, co mi powie Onet, co mi powie WP i tak dalej, tylko może spróbować zaczynać dzień od trochę innego rodzaju treści. A co ty zjadłaś na śniadanie? Wiesz co, ja zjadłam kanapkę z twarożkiem
na ciemnym chlebie, a oprócz tego zjadłam board pandę i pana, który takiego my, jest taki teraz przez to, że kwarantanna jest w Stanach, to no wiadomo, wszystko jest pozamykane i gość, który jest ochroniarzem w Muzeum Dzikiego Zachodu, dostał do obsługi Twittera i jest po prostu na board pandzie, którą ja bardzo polecam, jest cały taki długi wykaz jego tweetów, jak on się uczy tego Twittera. Jest takie, to jest takie urocze, hashtag John Wayne, nie, że hashtag znaczek, tylko że napisane hashtag John Wayne, hashtag coś tam Wild West. Cudowne, naprawdę cudowne. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to jest na przykład to, że jedną z głównych treści, którą ja widzę, to jest taki fanpage na Facebooku, on się nazywa Other Perspective. Mhm. I oni mają tam albo zajebiste zdjęcia, piękne grafiki, albo mega fajne teksty i tak dalej. To jest takie, że po prostu patrzysz na to i po prostu robi ci się super ciepło. I też, ja mam też bardzo, bardzo posprzątany swój Instagram, że jak wchodzę, to mam naprawdę fajne, fajne treści. Tak. Ja też mam bardzo posprzątany Instagram. W zasadzie na Instagramie to nie mam żadnych takich treści, które by mnie wpędzały w poczucie lęku, strachu, niewygody, bo mam Ja mam tylko takie, tancerzy, które mnie boostują do góry. Tak, tancerzy, jakieś te takie ezograżynowe profile, które tak, są... Tak. O kryształach, o nowiu, o ajurwedzie, o astrologii i tak dalej. Znajomych oczywiście, przyjaciół, więc to też są takie treści, które lubię, które mi zawsze poprawią humor, bo jak zobaczę czyjąś uśmiechniętą twarz, a nawet jak po prostu zobaczę czyjąś twarz. Tak, właśnie, no bo to jednak człowiek trochę brakuje, nie, tego kontaktu. Także ja myślę, że to jest, wiesz, jakby kwestia po prostu poukładania sobie tego i przede wszystkim zrozumienia tego, że to jest potrzebne, ponieważ to ma na nas bezpośredni wpływ i że to, jak my się dzisiaj czujemy, jest zależne też od tego, czym my się otaczamy, tak? Już pomijam własne myśli, bo to wcale nie jest takie proste, że o, dobra, w 2 tygodnie to ja już teraz będę nowy człowiek, no bo to wymaga trochę więcej czasu. Natomiast jakby jedną z rzeczy, do której możesz zacząć, jest posprzątać. Posprzątać swoje sociale i wrzucić sobie na główną stronę te miejsca, które są fajne. I ja jakby w opisie będą podlinkowane te treści i może też się pojawią tutaj gdzieś jakoś w trakcie naszej rozmowy, gdzie można zaglądać na bieżąco, żeby po prostu chociażby zacząć dzień z dobrą treścią i wiedzieć, gdzie jej szukać, bo ja podejrzewam, że wiele osób nawet nie wie, że istnieją takie miejsca jak Board Panda, czy jak serwis dobrych wiadomości, czy profile na Instagramie, czy chociażby kanały na YouTubie, które mówią o fajnych rzeczach, które po prostu są uspokajające i masz ochotę po prostu tego słuchać. Tak. Czy podcasty. Tak. No. Tak. No, to się teraz w zasadzie weryfikuje, w sensie może nie weryfikuje, ale jesteśmy znowu wrzuceni na taki trochę intensywny kurs, bo no wiadomo, to w jakiś sposób, czy poradziliśmy sobie z tym pierwszym szokiem, który się pojawił w momencie, kiedy się okazało, że będzie izolacja, że jesteśmy w kwarantannie. No teraz jednak wiadomo, że ta kwarantanna trochę dłużej potrwa. Co też powoduje, że jeszcze dłużej będziemy siedzieli w domu i będziemy konsumowali dalej treści, które w tym momencie będziemy sobie filtrować. Ja trochę nie chcę spalać swojej energii na banie się, na trwożenie tym, co by było albo co będzie, z tego względu, że wiem, że w jakiś sposób jest to bezpodstawne. Ja rozumiem, że możemy analizować sytuację, myśleć, co możemy zrobić najlepiej, żeby być cały czas jakby w stadium takiego względnego bezpieczeństwa trwałym. Natomiast nie chciałabym spalać się na tym, żeby robić jakieś czarne scenariusze, albo żeby bać się, co by było, ze względu na to, że po prostu nic nie mogę już teraz w danym aspekcie zrobić. Teraz to, na czym mogę się skupić, to, żeby zachować własny spokój, własną energię, pozytywne myślenie, karmić się nadzieją, optymizmem, tym, że tak naprawdę to jest wszystko po coś i że będzie okej. Wiem, że nie będzie już jak dawniej, tylko teraz nie chcę prorokować, jak będzie, bo nie wiem, jak będzie i nikt nie wie, jak będzie. Więc to, co ja mogę zrobić dla siebie, to utrzymywać tę pozytywną wibrację, pozytywną myśl, że będzie dobrze. Tak. A żebym ja była dobrze, żebym ja się miała dobrze, to ja muszę siebie karmić tym, co dobre.
I to nie chodzi tylko o warzywka, tak. Tylko chodzi właśnie tak samo o te treści, które spowodują, że będę miała dobry humor, że będę miała fajne pomysły, że się nauczę czegoś nowego. Tak. Że w przyjemny sposób spędzimy czas razem z rodziną, albo ja sama, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że masz w ogóle nie konsumować żadnych treści, albo masz w ogóle nie wychodzić na spacer albo z domu, tylko rób to w odpowiedzialny sposób, taki, który będzie służył twojemu dobru, twojemu zdrowiu. I nie zagrażał innym. I za tym samym i tym, którzy z tobą żyją, mieszkają, i tak dalej, bo wiesz, bardzo często jest to po prostu bardzo krótkowzroczne to wszystko, co się dzieje, bo a mi się przecież nic nie stanie, bo ja nie jestem chory, bo mnie przychodzą ludzie pojedynczo, to nic mi się nie stanie i jakby nie przewidujesz tego, że może tobie się w tym momencie nic nie stanie, tylko ty nie wiesz, z kim obcowała dana osoba tak naprawdę i czy ktoś już jej nie zaraził. Jakby ja w tym momencie zakładam bezpiecznie dla siebie, że najprawdopodobniej już się mi od kogoś zaraziłam, bo to nie sądzę, żeby jakby bezpiecznie jest mi myśleć o tym, że prawdopodobnie już jestem nosicielem tego wirusa, więc jeśli wychodzę i muszę wyjść do ludzi, bo czasem mi się zdarza, że muszę coś przekazać w związku z pracą, to ja zakładam maskę nie dlatego, że ona ma mnie ochronić, tylko dlatego, że ja w razie czego mogę zarażać i nawet o tym nie wiedzieć. Tak, dokładnie. I ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że to, że ty myślisz, że jesteś zdrowy, nie znaczy, że ktoś, z kim się zetkniesz, też nie przyniósł ci już w tym momencie czegoś. Bo tak jak mówią, że bardzo często my nawet nie wiemy, że jesteśmy nosicielami dokładnie tego wirusa, tak. Bo po prostu my nie mamy żadnych objawów. Objawy będą miały osoby słabsze fizycznie, słabsze odpornościowo albo dokładnie starsze. Dokładnie tak. Więc my możemy nawet przejść po prostu bezobjawowo początek, ponieważ nasz układ odpornościowy sobie z tym poradzi. A to dlatego, że jesteśmy silnym organizmem i że jesteśmy niepodatni jeszcze na tego wirusa w tym zakresie, ponieważ wzmocniliśmy się nie tylko żywieniowo, ale również i tymi treściami, bo jednak umówmy się, to wszystko wpływa na to, jakie jest nasze poczucie. A im bardziej będziemy żyć w strachu, im bardziej będziemy mieć takie przekonanie, że o nie, dopadnie mnie i mnie zabije dodatkowo, to tym bardziej jesteśmy podatni. Dokładnie tak. Ja myślę, że my w ogóle podlinkujemy w opisie w ogóle te wszystkie treści takie, na które warto spojrzeć, z którymi warto się zapoznać, bo tego jest naprawdę dużo i teraz ja widzę, to jest takie moje pewnego rodzaju wzruszenie, czy bardziej takie... Ja się czuję poczuję się podbudowana, że jest dużo twórców, którzy tworzą teraz naprawdę fajne i merytoryczne treści, w którymi dzielą się naprawdę konkretnymi informacjami, nie tylko z punktu widzenia naukowego, ale też takiego, że tak się wyrażę, lifestyle'owo różnego, że jednak da się tworzyć treści, które są dostosowane do teraz. My możemy wrzucić jakąś tam playlistę rzeczy, które można oglądać u innych, rzeczy, które można oglądać u nas tak naprawdę, ale oprócz tego ja naprawdę zachęcam do tego, żebyście wy, nasi komentujący, też wrzucili jakieś treści, bo z całą pewnością każdy z nas ma pewnie jakieś jedno miejsce w sieci, które jest dla niego takim boostem energii i jakby jak się okaże, że każdy z nas się tym podzieli, no to może się okazać, że nawet nie będzie czasu czytać wiadomości, które budują strach, bo tak dużo jest treści do nadrobienia. No. Tak, myślę, że tak może być, jak sobie zrobimy taki zbiór po prostu złotych miejsc dla uśmiechu. Tak. No i to jest super potrzebne i właśnie ja rozumiem, że są informacje i to jak najbardziej są informacje, które są bardzo istotne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak co funkcjonuje obecnie, żeby nie było pełnej ignorancji. Tak. Bo to też nie jest tak, że jeżeli ja wybieram, że ja decyduję, że wybieram treści, które mnie budują, w sensie rozweselają, podtrzymują mój optymizm, mój dobry nastrój, uczą mnie czegoś nowego, bo nie wiem, sięgam właśnie po tę biologię albo coś takiego, to nie oznacza jednocześnie, że ja się kompletnie odcinam od tego, co się dzieje na świecie, tylko po prostu wybieram te informacje, żeby wiedzieć, co się dzieje, ale żeby się tym nie przesycać. Tak. Czyli żeby to nie była właśnie ta jedyna informacja, która w tym momencie cały czas będzie napędzała moje myślenie o tym, jaka jest to tragedia, że to w ogóle i tak dalej. Tak. Dobra, to teraz powiem, czym ty teraz dalej kontynuujesz karmienie swojej, chciałam powiedzieć swojej treści. Nie, to nie tak miało brzmieć to pytanie. Czym dalej będziesz kontynuowała karmienie dzisiaj? A w sumie nie wiem. Wiesz co, w sumie, czekaj.
Nie wiem, w sumie jeszcze nie planowałam, planowałam sobie wieczora, bo ja w sumie nie robię sobie takich dokładnych planów, ale mam na pewno do dokończenia książkę o mózgu i do dokończenia dokument na Netflixie o kreatywnym umyśle Davida Egelmana, który jest autorem książki o mózgu, którą czytam od dosyć długiego czasu. I mam też... Co ja mam jeszcze do zrobienia? Ja nie wiem, coś wymyślę sobie. Po prostu. O, po prostu. Jakby nie... Jak mi coś wpadnie, to pooglądam sobie różne obrazki. Albo zrobię sobie wirtualny spacer po muzeum. I nos vemos. Fajna. Tararatat.